Seropson tu jest ten na wprost cypelek. I tu był, jest ta fajna rynienka, że z jednej strony spada, znowu wychodzi do góry. Jak mi się uda to znaleźć, to podstaniemy na kotwie. Będzie można rzucać trochę z jednej, trochę z drugiej strony. Spróbujemy złowić wieczornego sandacza. Teraz wieczorem jest duża szansa, że się uaktywnią, bo w ciągu dnia mieliśmy problem. Padały ryby, ale to tak nie mrawo. Teraz tak naprawdę mam nadzieję, że się uda coś fajnego złowić. Jest ładnie 3 metry. Już zaczyna się spadek. Zjeżdża. Fajnie. To jest chyba to miejsce. Udało mi się znaleźć kawałek wyjadę. Jeżeli zacznie, o, już stoją. Stoją rybki. Jak zacznie wychodzić do góry, to znaczy, że to jest to, o co nam chodziło. O, ho, 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 ho. Ładne ryby są. Tak? Ładne ryby. Zobacz na tym spadzie. Patrz, jak stoją. Pięknie. To mogą być fajne sandacze. Twarde dno, gruby sygnał. Super. No może wreszcie. I już zaczyna wychodzić do góry. Dawaj, rzucamy, stajemy w środku. Stoimy. Nie wiem, czy nie wypuścić troszeczkę więcej linki, wiesz, bo... Nie, wiesz co, najwyżej, bo tutaj będzie, jest... Tu jest wyjście pod górę. Aha. A najwyżej, jak będzie nas nawet dryfować, to będziemy obławiali sobie to miejsce. To tu jest taki, potem wyjdziemy na długi ten blat, ale tu jest wyjście pod górę, więc nie powinno nas znosić, a taka falka wieczorna jest idealna na ryby. Więc miejmy nadzieję, że coś się ruszy. A ja zacznę na grubo szczupakowym kijeczkiem, bo to zanderki z anderkami, ale ja to liczę, że jakiego meterka tu się udało. Ach, siedział. To miejsce jest czarodziejskie. Masz, nie przerzucił mi gumę. Tutaj zwijam szybko. Ale masz ryba padła. Piękny odjazd na tym kiju. Piękna ryba. No, może mieć 90. A tu jeden odjazd. A może być, wiesz co, ładny sandacz. I zaraz pokażę tutaj jakąś sztuczkę przy łodzi. Sztupak. No takie, ten odjazd był szczupaczy, nie? Ale... Ale ładnie, wiesz, no to... aż nie? Nie, moim zdaniem chyba ładny zander. No, pokaż się. Patrz. Ale sztandar tylko chodzi, ale ma ładną rybę padł teraz. Och! O jest! No to jak to jest szczupak, to może być grubo. Bardzo grubo. Mam nadzieję, proszę pana. Cały dzień machania. No to jest tak powyżej metra na pewno. Nie wiem, zobacz. Niech się pokaże chociaż. Niech się pokaże. Ale sandacz ładny. Ale gruby sandacz. Oj. Siedzi za koniec pyska gdzieś. Sandacz. Gripen? Czy... Gripen, wiesz go, gripen. Nie sandaczek, tylko sandacz, no postawił się i to bardzo ładnie tutaj. Ale jak on zasuwał, uciekał, no. Jak szczupak. Dobrze. Siedzi na samej... Bo ja widzę, że tak tutaj dosłownie za wargę jest, bo... Tak. Widzisz? Samą siedzi wargę. Na dół projdzie. Ja go chwycę chyba, Paweł, w rękę, bo... Ale gruby. O Jezu, on wisi na... Za... On wisi...
Obrócił się. Mogą go chwycić. Cały czas dobra wisi za koniec spyska. Niestety tą łódkę niesie teraz. A mówiłeś, że sandacze nie mają poweru. No ten ma wyjątkowy, co? O Jezu. Jest. O! Ależ piękna ryba. Trzymaj, Paweł. O, chyba największy. O, na pewno. Zobacz, za koniec spyska. Za koniec spyska. Czy masz? Czekaj. Jest? Odpinam go. Zobacz, jak on świeci. Dziabiał. Brania były, nie można zacząć do zbrojka. Proszę, jak zapięty. Sama. Za skóreczkę. Od spodu złapał. Duży fish hunter. Trzy skapiony. On siedzi na jedną kotwicę, zobacz. Na jedną kotwicę siedzi. No. Piękna ryba, no piękna ryba. Przymierzymy go? No jas. Myślę, że to najładniejszy sandacz, jakiego do tej pory udało nam się złowić. Już naprawdę. Misiek. 82. Oż piękna. Piękna ryba. Czekaj. Jeszcze raz.